Witam serdecznie wszystkich pasjonatów mojej kuchni. Wczesny, letni, ciepły wieczór. Jeszcze wiele godzin do nocy przede mną, a na tą późniejszą dzisiaj prawie nocną porę chcę przygotować tą kiełbaskę, której składowe w tej chwili leżą na stole. Mam jeszcze kilka godzin czasu. Powinienem zdążyć, bo kiełbaska będzie podawana na gorąco. Wiecie, że lubię grzebać w starych książkach. I ten dzisiejszy przepis też z takiej pochodzi. Kuchnia polsko-amerykańska. Książka bodajże z 1917 chyba roku, albo coś tam blisko tego. Napisana dla polskich gospodyń, które znalazły się w amerykańskiej rzeczywistości, czyli łącząca to, co w naszej tradycji kulinarnej z możliwościami, jakie daje pobyt na obczyźnie. Przy okazji, korzystając właśnie z takiego pretekstu, wszystkich Polaków dłużej lub krócej mieszkających za granicą serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że dobrze się Wam wiedzie. Kiełbasa higieniczna. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Próbowałem znaleźć przyczynę tej nazwy. Może ktoś wie, jeżeli wie, to proszę tam w komentarzu napisać, chętnie się dowiem. Ja tu higienicznego, oprócz oczywiście samego wykonania, które higieniczne być powinno, to w tej kiełbasie się nie dopatrzyłem. Składowe. Znaczy myślałem nawet, że na początku, że to jest jakieś powiązane z kiełbasą doktorską rosyjską, ale nie, nie. To zupełnie różne tematy. Nie ten kierunek. Schab i cielęcina. Nie jestem może bardzo precyzyjny, ale bliski, bardzo bliski temu przepisowi. Po prostu takie kawałki mięsa miałem, więc takich użyłem. Jest tutaj tak, 1,6 kg schabu i 0,7 kg cielęciny. I co należy zrobić? Według przepisu cielęcinę na drobnych oczkach, a schab podzielić na paski, następnie pokroić w kostkę. Wszystko zmieszać. Ja jeszcze sobie przed tym mieleniem, bo zacznę od schabu, to pościnam ze schabu wszystko to, co tutaj jest na wierzchu i to też zmielę na drobniejszych oczkach, a sam czysty schabik dopiero pokroję na paski i w taką centymetrową, dwucentymetrową góra kostkę. Licząc na to, że to nie może być za grube, to się powinno dobrze skleić, chociaż kiełbasa robiona na gorąco nie musi mieć idealnego przekroju, no ale jednak spójną strukturę jak najbardziej. Resztki właśnie tego schabu i cielęcinę zmielę na najdrobniejszych oczkach. Jakie przyprawy przepis przewiduje? Tylko sól, sól zwykłą i pieprz i czosnek. Sól i pieprz podają do smaku, czyli ile kto chce. W moim przypadku jest to 17 g soli na kilogram, czyli około 30 g na tą ilość. Czubata, taka kopiasta łyżeczka pieprzu czarnego mielonego i dwa ząbki czosnku, przy czym no jeden ząbek, drugi bardziej ząb, bo takich rozmiarów zacniejszych. Ząbki dorzucę do mielenia, kiedy będę mielił na drobno, chociaż przepis przewiduje, że powinienem je rozetrzeć w moździerzu. Ja pójdę troszeczkę w stronę leniwca. Przygotowane jelita wieprzowe i to w takie będę nadziewał. Nie widzę przeszkód, można myślę nadziewać także jelita wieprzowe, powiedziałem jelita wołowe u mnie przygotowane, ale można nadziewać także w jelita wieprzowe. Jelita biankowe, wołowe, kaliber około 45, więc to będą takie większe kawałeczki. Od razu przygotowana nadziewarka, bo wszystko będzie jednym ciągiem. Oczyszczenie schabu, krojenie, mielenie, wymieszanie z przyprawami do nadziewarki. Następnie ponadziewam odcinki kiełbas w zależności od tego, jakie macie naczynie, bo to potem będzie musiało być robione w jakimś naczyniu typu brytwanna. I ja to dopasuję do swojej brytwanny, tak żebym mógł to ładnie ciasno poukładać. I po nadzianiu zostawię to na około godzinę, żeby się sól, pieprz i czosnek mogły z mięskiem połączyć. I za godzinkę zacznę obróbkę cieplną. Obróbkę cieplną pokażę, ale pokrótce tylko wyjaśnię. Zalać tak mało wody, jak to jest tylko możliwe. Bardzo intensywnie za 20 minut gotować, tak żeby ta woda się odparowała. Następnie podrzucić masełka, włożyć do piekarnika i zapiec
na rumiano. I wszystko. I będzie gotowe. Tak zrobię. Pokażę jeszcze na migawkach, jak to będzie wyglądało. I jak już będzie gotowe, to pozwolę sobie spróbować i zdać relację. Zaczynam. Wkładam w dopasowanej wytwarnie. Zalewam gorącą, chociaż nie wrzącą wodą. Intensywnie gotuję przez 20 minut. Po 10 minutach obracam kiełbaski na drugą stronę. Według przepisu po 20 minutach powinno już prawie nie być wody. Zagęściła się, ale jeszcze jest.
Dokładam więc 5 minut. Potem kolejne 5. I to już zdecydowanie dobrze to wygląda. Koniec gotowania, czas na pieczenie. Trzy łyżki masła. I do rozgrzanego piekarnika 170 stopni. Po kilkunastu minutach. Nie wiem, czy jest to kiełbaska higieniczna, na pewno jest to kiełbaska pieczona. Pięknie pachnie, bardzo wyraziście. Przepis przewidywał, że kiełbaska zalana, tak żeby ją ledwo co zakryć, powinna się wygotować w ciągu 20 minut. Ja po 10 minutach ją obróciłem, ale po 20 minutach nie było wygotowane, więc stanąłem przed dylematem, co ma być wygotowana. Odlewał nie będę, bo to przecież tyle dobra już w tym szpalie sosiku było. Więc dołożyłem, zwłaszcza, że to jest grubsza kiełbaska, bo to są jelita wołowe, dołożyłem jeszcze 10 minut i to wystarczyło. Na tyle dużo się zredukowała woda, że mogłem dodać masełko. W oryginale pewnie było zwykłe, jadałem klarowane. I 14 minut w piekarniku trzymałem, zanim zaczęło łapać pierwsze kolorki. No ale to już jest ten moment, kiedy ja powinienem szukać narzędzi. Coś do krojenia. Wezmę tą najmniejszą na razie. Zajrzę do środeczka. Przyrumieniona ładnie. Taką ma strukturkę, te krojone w kostkę kawałki schabu. Zapach bardzo ładny. Takie trochę toporne narzędzia. Ale to wszystko z ochoty na spróbowanie. O, gorące. Bardzo dobre. Mało tu było tłuszczyku, więc kiełbasa generalnie sucha, ale strukturę trzyma. Bardzo smaczna. Pieprzu jest bardzo wyraziście, ale nie za dużo. Myślę, że nawet można było trochę dać więcej. Tak jak było powiedziane, do smaku, jak kto lubi. Ale jeżeli chodzi o ogólny smak, bardzo fajna, bardzo apetyczna. Z pewnością nadaje się na grilla. Ja tu jeszcze trochę sosiku. Do tego kawałeczek domowego chleba. Umoczone. W tym pysznym sosiku, do tego w tym samym sosie umoczona kiełbaska. Pychota. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Soli wcale nie jest za mało. Mógłbym nawet rzec, że bardzo intensywnie ją czuć, więc można byłoby trochę zredukować, mimo że to jest taka standardowa dawka na 17 gramów na kilogram mięsa. Ale w tym przypadku jest tu wyraźnie wyczuwalna koncentracja soli. Nie jest za słono, ale jest wyraźnie słono, więc można byłoby trochę tej soli zredukować. No. To już musi iść na stół. Już
głodni czekają. Więc przepraszam, przełknę tego. Pechota. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam do subskrybowania kanału i kliknijcie w ten dzwoneczek, który się znajduje pod filmem, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach. A ja obiecuję, że nieraz jeszcze do starych ksiąg zajrzę i coś tam z nich wyciągnę. Ktoś to kiedyś spisał. Warto, żeby ponownie to na światło dzienne się wyłoniło i mogło służyć wszystkim nam, którzy dobre jedzenie lubią. Sosik, chlebek, kiełbaska. Smacznego Wam życzę i do zobaczenia. I na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz tematyczne koszulki. I co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie.